Nazywam się Marcin Werla, pracuję w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. Bardzo krótko, czym jest PCSS? Jesteśmy instytucją naukową, państwową, publiczną, częścią Instytutu Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk, także pełna nazwa jest strasznie długa. PCSS, powiedzmy odnosząc to do instytucji warszawskich, jest czymś w rodzaju ICM-u warszawskiego, tak, Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego. Takich centrów jak PCSS czy ICM jest w Polsce ponad 20 różnych rozmiarów. Te centra współpracują między sobą, tworząc tak zwane konsorcjum Pionier. W tytule dzisiejszej prezentacji pojawia się sieć Pionier i to jest właśnie ta sieć, którą widzicie tutaj Państwo po prawej stronie. Te czarne kuleczki to są właśnie takie centra sieci miejskiej, główne miasta uniwersyteckie, gdzie funkcjonują właśnie instytucje takie jak PCSS. Pomarańczowe linie, no przynajmniej w przypadku tego ekranu, na który ja patrzę, pomarańczowe, to jest właśnie sieć Pionier. To jest bardzo szybka sieć internetowa, która po prostu łączy miasta akademickie w Polsce i łączy polskie środowisko naukowe z internetem europejskim czy światowym. To jest sieć dedykowana dla nauki, także instytucje naukowe nie muszą wynajmować łączy internetowych od tego czy innego operatora telekomunikacyjnego, tylko korzystają ze zbudowanej za publiczne pieniądze sieci. Ostatni raz, jak sprawdzałem, to ta sieć miała przepustowość 20 gigabitów. Z tego co wiem, to są też w toku prace, które mają zapewnić przepustowość rzędu setek gigabitów. Także no, jest to naprawdę szybkie połączenie umożliwiające pracę międzynarodową na dużych ilościach danych i wymienianie się tego typu właśnie dużymi ilościami danych. No i Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe jako operator, czyli właściwie właściciel, instytucjonalnie patrząc, właściciel tej sieci, tych połączeń międzymiastowych, od właściwie początku swojego funkcjonowania, czyli gdzieś tam od połowy lat 90. zastanawia się, czy stara się wymyślać różne nowoczesne zastosowania tej sieci, tak? Bo sama sieć to jedno, natomiast pytanie, co ta sieć nam właściwie daje, co ona nowego umożliwia, jakie otwiera możliwości. W tym wypadku, skoro jest to sieć naukowa czy naukowo-edukacyjna, jakie ona otwiera możliwości przed środowiskiem naukowym, początkowo, z czasem ogólnie mówiąc, przed społeczeństwem informacyjnym. Pion usług sieciowych, w którym ja pracuję, czyli jakaś tam część PCSS, zajmuje się wymyślaniem, opracowywaniem usług sieciowych, czyli takich, powiedzmy, zastosowań, takich systemów komputerowych, które byłyby dostępne poprzez internet i dawały jakąś wartość dodaną. Ja konkretnie od 2002 roku zajmuję się bibliotekami cyfrowymi, czyli generalnie pomysłem, aby wspierać instytucje kultury, instytucje nauki w udostępnianiu ich zbiorów online. Biblioteki cyfrowe w PCSS-ie, jest to temat, który pojawił się gdzieś tam w 96 roku. W 99 roku przybrał konkretny kształt pod nazwą oprogramowania Delibra. To oprogramowanie Delibra było pierwszy raz publicznie wdrożone w roku 2002. Także tutaj gdzieś jest to pierwsze wdrożenie. Za chwilkę powiem o nim troszkę więcej. Z czasem bibliotek cyfrowych wykorzystujących na początku oprogramowanie Delibra, później również inne systemy, z czasem liczba tych bibliotek cyfrowych rosła. Jak Państwo zobaczycie na późniejszych slajdach, jak też tam jest napisane tutaj, obecnie swoje zbiory udostępnia przynajmniej kilkaset instytucji. Jeżeli są to zbiory poza ochroną prawną autorską, zbiory w domenie publicznej, są to zazwyczaj zbiory po prostu dostępne publicznie i w przybliżeniu można powiedzieć, że jest no, co najmniej 2,2 miliona obiektów ze zbiorów instytucji kultury, instytucji nauki, które są po prostu publicznie dostępne w internecie. Biblioteki cyfrowe, które w tej sieci naukowej Pionier funkcjonują, współpracują między sobą, częściowo jakby
na zasadzie kontaktów międzyludzkich, częściowo też na zasadzie automatycznej wymiany informacji pomiędzy tymi systemami i o tym chciałbym to Państwu dzisiaj opowiedzieć. To znaczy chciałbym z jednej strony wprowadzić troszkę w zasady funkcjonowania polskich bibliotek cyfrowych, z drugiej strony też opowiedzieć, jak one między sobą współpracują i powiedzmy w drugiej części prezentacji opowiedzieć o kilku wybranych projektach, które z bibliotekami cyfrowymi w jakiś sposób się wiążą. Myślę, że mam nadzieję, że będą interesujące dla osób zainteresowanych humanistyką cyfrową, no i które właśnie w PCSS-ie realizujemy. Także przechodząc do bibliotek cyfrowych, tak jak Państwu wspomniałem, to pierwsze wdrożenie Delibry to była Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa. Być może mieliście Państwo okazję z tej biblioteki cyfrowej skorzystać. Ona w tej chwili daje dostęp do, jeżeli dobrze pamiętam, między 250 a 300 tysięcy różnego rodzaju obiektów ze zbiorów instytucji no z regionu generalnie z Wielkopolski. Tutaj jako ciekawostkę macie Państwo zrzut ekranu, jak ta Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa wyglądała właśnie mniej więcej wtedy, kiedy zaczynałem w PCSS pracować, czyli w 2002 roku, kiedy publikacji dostępnych było 181, a nie tam 260 tysięcy. Model organizacyjny, który został wypracowany właśnie przy tworzeniu Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej, był później powielony w wielu innych regionach Polski i moim, ale nie tylko moim zdaniem, stał się bardzo istotnym czynnikiem prowadzącym do tego, że w tej chwili mamy tak dużo dostępnych zbiorów online i tak wiele instytucji te swoje zbiory udostępnia. O co chodzi? Wielkopolska Biblioteka Cyfrowa powstała na podstawie, czy jako element, jako efekt, może tak, jako efekt współpracy przede wszystkim na początku wielkopolskich czy poznańskich uczelni. Także instytucją założycielską była Poznańska Fundacja Bibliotek Naukowych wspólnie z właśnie z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym. No i instytucje, biblioteki naukowe, które tam Poznańską Fundację Bibliotek Naukowych utrzymywały, stwierdziły, że chciały mieć taką wspólną cyfrową platformę do udostępniania online swoich zbiorów. Koordynacja tego przedsięwzięcia była właśnie realizowana przez jedną instytucję, akurat przez tą fundację. PCSS zapewniał wsparcie techniczne. Pozostałe instytucje miały oczywiście swój głos w tym, jak WBC było prowadzone i zarządzane, ale w praktyce, w codziennej pracy skupiały się po prostu na digitalizacji i udostępnianiu zbiorów. Te instytucje nie musiały się przejmować utrzymaniem infrastruktury informatycznej. No i taki model został później przyjęty w wielu innych bibliotekach cyfrowych. W tej chwili mamy Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, Śląską Bibliotekę Cyfrową, Małopolską Bibliotekę Cyfrową i tak dalej. Tych bibliotek cyfrowych właśnie regionalnych jest bardzo wiele. Oczywiście od pewnego momentu rozwijały się też biblioteki cyfrowe utrzymywane przez pojedyncze instytucje, na przykład przez BUF. Tak? Jeżeli instytucja była na tyle silna, że właściwie nie potrzebowała nikogo do współdzielenia tej infrastruktury sprzętowej, miała na tyle dużo zbiorów, żeby działać samodzielnie, to oczywiście nic tutaj nie stało na przeszkodzie. Natomiast jak widać tutaj na tym slajdzie, to akurat jest mapka pokazująca partnerów Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, gdzie, jeżeli dobrze pamiętam, to jest około 40 małych instytucji, które po prostu współtworzą zbiory Śląskiej Biblioteki Cyfrowej, zbiory, które są utrzymywane na serwerach Biblioteki Śląskiej, czyli no, dużej biblioteki publicznej z Katowic. A w tym momencie tacy mniejsi partnerzy, czasem są to właśnie jakieś małe biblioteki, tutaj na przykład ja widzę, nie wiem, Tarnowskie Góry, Głubczyce, tak? Biblioteki, które mają, no, nie chcę tutaj rzucać liczby, ale podejrzewam, że na tyle niedużo bardzo wartościowych zbiorów, że właściwie tworzenie odrębnej biblioteki cyfrowej w przypadku ponoszenia nakładów nie miałoby sensu. Mogą nawiązać współpracę z taką regionalną inicjatywą. Dzięki temu zyskują dostęp do infrastruktury informatycznej. Bardzo często zyskują też jakby nie tylko dostęp do infrastruktury, która im pozwala udostępnić te zbiory, ale też mają dostęp do czegoś, czy do systemów, które pozwalają im te zbiory profesjonalnie zabezpieczyć, w sensie no, zabezpieczenia długoterminowego. Zazwyczaj, jeżeli takie konsorcjum funkcjonuje, no to jest już tam pewna wiedza, jak te zbiory digitalizować, jak je udostępniać, jak opracowywać ich opisy, czy tak zwane metadane. W związku z czym, przyłączając się do konsorcjum, zyskuje się po prostu know-how, czy dostęp do know-how, jak taką bibliotekę cyfrową tworzyć, jak jej zbiory udostępniać. Kolejna rzecz, szeroka promocja zbiorów. Jeżeli mamy już istniejący regionalny portal, on najprawdopodobniej jest
w jakimś tam stopniu w regionie znany. Jeżeli ktoś, nie wiem, Opolu, Częstochowie czy gdziekolwiek indziej chciałby tworzyć swój własny portal, właściwie zaczyna od zera. Natomiast tutaj przyłączy się do istniejącej inicjatywy i może w dość krótkim czasie swoje zbiory udostępniać i docierać z tymi zbiorami do nowych użytkowników. No i wreszcie takie konsorcja są dość dobrym środowiskiem do przygotowywania wspólnych projektów i po prostu do występowania o dofinansowanie. Łatwiej jest wykazać się tym, że projekt zostanie przeprowadzony profesjonalnie, jeżeli mówimy, że za tym projektem stoi konsorcjum instytucji, z których każda ma jakąś tam wiedzę, ma jakieś doświadczenie, niż jeżeli taka znowu mniejsza instytucja próbowałaby aplikować o dofinansowanie samodzielnie. Jeżeli Państwo przejrzycie biblioteki, takie regionalne biblioteki cyfrowe, to warto sobie spojrzeć na strukturę kolekcji. Zazwyczaj każda z tych bibliotek posiada jakąś strukturę kolekcji. Tutaj dla przykładu, niestety być może troszkę słabo widoczne, ale fragment struktury kolekcji właśnie ze wspomnianej Śląskiej Biblioteki Cyfrowej. I tutaj widać, że twórcy tej biblioteki starali się zbiory zorganizować pod kątem kilku różnych kryteriów. To częściowo było spowodowane oczekiwaniami czytelników, oczekiwaniami tych odbiorców końcowych, którzy mieli jakby różne kryteria wyszukiwawcze. Kogoś interesowały, powiedzmy, materiały dydaktyczne i naukowe, kogoś interesowały po prostu materiały związane ze Śląskiem Cieszyńskim. Tak? Więc mamy tutaj jakby różne punkty wejścia do tych zbiorów. Z drugiej strony też było tak, że te instytucje, które przyłączały, przyłączają się do takich regionalnych bibliotek cyfrowych, chcą mimo wszystko w jakiś sposób podkreślić swoją odrębność instytucjonalną, móc pokazać, to są nasze zbiory. I to jest realizowane zazwyczaj na dwa sposoby. Po pierwsze, przy konkretnym obiekcie widnieje informacja, że jest to obiekt, który pochodzi ze zbiorów tej biblioteki czy tej instytucji. Z drugiej strony, czasem jest też tak, że właśnie to konsorcjum jest w jakiś sposób odzwierciedlone w strukturze kolekcji. I tutaj widzicie Państwo, że z jednej strony mamy podział regionalny, z drugiej strony podział, powiedzmy, taki bardziej merytoryczny, tak? Dziedzictwo kulturowe, materiały dydaktyczne, zbiory bibliofilskie. I wreszcie trzeci rodzaj podziału. Główna kolekcja nazywa się publikacje uczestników, natomiast pod spodem mamy Bielsko-Biała i instytucje z Bielsko-Białej, Bytom, Chorzów i tak dalej. Także w zależności od tego, kto ma jakie potrzeby dotarcia do zbiorów, od jakiego klucza chce zacząć, może sobie tutaj w różny sposób po tych zbiorach nawigować. To, co jest w takich bibliotekach cyfrowych wspólne, to na pewno schemat opisu. Przynajmniej w tych bibliotekach cyfrowych, które są oparte o system Delibra, jest tak, że po prostu biblioteka cyfrowa ma jeden schemat opisu. Jeżeli jakaś pojedyncza instytucja stwierdzi, że w opisie obiektów chciałaby zawrzeć jakieś szczególne pole, to tak naprawdę musi dojść do porozumienia również z pozostałymi instytucjami, co moim zdaniem jest akurat dość dobrą sytuacją, bo jak później wspomnę, jakby jednym z problemów, z jakim się w tej chwili borykamy, jest nadmiar różnych pomysłów na to, jak można obiekty cyfrowe opisywać. Właściwie każda instytucja, czy prawie każda, mogłaby wymyślić swój własny sposób na opisywanie obiektów, co nie ułatwia życia czytelnikom. Dobrze. Czasem jest tak, że instytucje, które z jednej strony właśnie współtworzą bibliotekę cyfrową, jednak mają potrzebę posiadania własnego serwisu internetowego. Mogą to zrobić po prostu nie wchodząc we współpracę regionalną albo wycofując się z takiej współpracy, chociaż o takim przypadku nie słyszałem. Natomiast rozwiązanie, które my się staramy promować, my jako powiedzmy dostawca rozwiązania technicznego, to coś, co nazwaliśmy takimi wirtualnymi repozytoriami. Ta koncepcja jest wykorzystywana już w kilku miejscach w Polsce. Tu akurat przykład, troszkę znowu może słabo widoczny, ale strona główna repozytorium instytucjonalnego Politechniki Poznańskiej. Politechnika Poznańska jest jedną z instytucji należących do konsorcjum Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Także w ich przypadku oni po prostu współtworzą Wielkopolską Bibliotekę Cyfrową. Są, powiedzmy, tutaj tą instytucją, która wprowadza zbiory do WBC. WBC ma swój własny portal,
do którego, przepraszam, swój własny portal, z którego mogą korzystać użytkownicy, ale Politechnika Poznańska ma również swój jakby niezależny portal, który działa na platformie WBC i po prostu pokazuje tylko wycinek zbiorów, który został wprowadzony przez Bibliotekę Politechniki Poznańskiej. W tym momencie, to jest szczególnie istotne właśnie w przypadku repozytoriów instytucjonalnych, gdzie założenie jest takie, że będą wprowadzane, opracowywane przez pracowników, czy tworzone przez pracowników instytucji, na przykład artykuły naukowe, czy prace doktorskie, prace magisterskie. Pracownikom naukowym jakby łatwiej jest się dołożyć do takiego repozytorium, jeżeli to jest repozytorium ich instytucji. To nie jest jakaś taka ogólna inicjatywa, tylko oni są, powiedzmy, profesorem Politechniki Poznańskiej i do repozytorium Politechniki Poznańskiej wprowadzają swoje publikacje. Natomiast te publikacje tak naprawdę trafiają do Wielkopolskiej Biblioteki Cyfrowej. Ktoś, kto z tej biblioteki cyfrowej korzysta, może je znaleźć. Natomiast również stają się elementem dostępnym poprzez repozytorium Politechniki Poznańskiej. W tym momencie ktoś, kto jest na stronach Politechniki Poznańskiej, zobaczy, że ta Politechnika ma swoje repozytorium, będzie chciał zobaczyć, co ciekawego naukowcy na Politechnice wymyślili, może do takich zbiorów dotrzeć. Największym tego typu, największą tego typu konstrukcją jest repozytorium cyfrowe instytutów naukowych. To jest konsorcjum założone przez, jeżeli dobrze pamiętam, 16 instytutów, bibliotek instytutów naukowych PAN. I tam mamy właśnie taką jedną platformę, na której jest 16 odrębnych portali. Każde z instytutów panowskich, które w tym konsorcjum są, ma swój własny portal, gdzie udostępnia swoje zbiory, a niezależnie od tego pod adresem ercin.org.pl można dotrzeć do zbiorów wszystkich tych instytucji. Jest to tyle ciekawe, że jeżeli, powiedzmy, interesują mnie konkretne zagadnienia z matematyki, to nie muszę się zastanawiać, czy to są, czy szukać ich w zbiorach, powiedzmy, Instytutu Matematyki PAN, czy może Instytutu Podstaw Informatyki, czy może jeszcze jakiegoś innego instytutu, tylko po prostu wchodzę do repozytorium cyfrowego, tego centralnego, tam przeszukuję i mogę znaleźć interesujące mnie materiały. Jeżeli chodzi o system, na którym działa większość, właściwie we wszystkie regionalne biblioteki cyfrowe i bardzo wiele bibliotek instytucjonalnych, to jest przygotowany przez PCSS pakiet Delibra i nie chciałbym jakoś szczególnie wchodzić w funkcję tego systemu. Jako może ciekawostkę powiem, że właśnie w 2002 roku miało miejsce pierwsze publiczne wdrożenie systemu Delibra. W tej chwili on jest wykorzystywany, no, myślę, że w ponad setce różnych instytucji, znaczy w sensie takim, że mamy ponad 100 instalacji tego systemu. Od pewnego czasu rozwijamy system Demuzeum, który w tej chwili jest wykorzystywany w Muzeum Narodowym w Warszawie, w Muzeum Historii Żydów Polskich, w Muzeum Jana Pawła II. No i kolejne muzea są również zainteresowane. Mamy również dwa inne systemy. Ja może pokażę na takim ogólnym schemacie, jak to się jakby spina w całość. W momencie, kiedy biblioteki coś digitalizują i chcą wykorzystywać to oprogramowanie, które my dostarczamy, tu znowu ja troszkę inaczej to widzę na ekranie, inaczej na rzutniku, ale musicie Państwo sobie wyobrazić, że tutaj mamy jakby taką kreskę, która symbolizuje udostępnianie informacji odbiorcom gdzieś w internecie. Najpierw następuje taki bardzo ogólny proces digitalizacji. Następuje selekcja obiektów do digitalizacji i bibliotekarze czy muzealnicy, generalnie pracownicy instytucji przechowujących zbiory, udostępniających zbiory, mogą wprowadzić swoje plany digitalizacji i już te plany udostępnić czytelnikom. Także czytelnicy mogą dotrzeć do informacji o tym, co wkrótce zostanie zdigitalizowane i udostępnione. Następnie taki obiekt fizyczny jest przygotowywany do digitalizacji, jest digitalizowany i następują, albo przynajmniej powinny nastąpić, dwie czynności. Z jednej strony takiej wysokiej jakości kopia cyfrowa obiektu powinna zostać zarchiwizowana, i to w przypadku naszego oprogramowania jest właśnie działanie, za które odpowiada system DRCO, czyli pliki trafiają do takiego długoterminowego archiwum. Z drugiej strony do tego opisu, który był wprowadzony, opisu informującego o tym, że wkrótce coś zdigitalizujemy, zostają podłączone już konkretne pliki, skany i w tym momencie obiekt, który był takim, powiedzmy, obiektem planowanym, zamienia się w faktycznie dostępny online obiekt cyfrowy.
Całością tego procesu zarządza oprogramowanie Dela, które no, w tak dużym stopniu, jak tylko się da, po prostu automatyzuje pewne czynności. Są takie rzeczy, których musi dokonać człowiek, znaczy musi przynajmniej położyć książkę na skaner, tak, i czy zobaczyć, czy wyniki skanowania są prawidłowe, czasem w jakiś sposób skorygować te wyniki. Natomiast są takie rzeczy jak konwersja obiektów między jednym formatem a drugim, czy uruchomienie procesu OCR, rozpoznanie tekstów na podstawie skanu, które mogą być uruchamiane w pełni automatycznie. Wracając z powrotem do regionalnych bibliotek cyfrowych. Coś, co staje się coraz bardziej popularne. Na razie no, wiem przynajmniej o trzech takich inicjatywach, natomiast myślę, że wkrótce powstanie więcej. To jest budowa serwisów informacyjnych dotyczących dziedzictwa regionalnego, dla których podstawą są regionalne biblioteki cyfrowe. Bardzo dużo dzieje się już od dłuższego czasu w Lublinie. Polecam zapoznać się ze stronami Teatru NN, który jest właśnie no, instytucją publiczną kultury, która działa w Lublinie i robi naprawdę dużo ciekawych rzeczy, od leksykonu Lublina czy programu historii mówionej, aż do modelowania różnych historycznych wyglądu Lublina w różnych wiekach w systemie Google Earth. I chodząc sobie po takim Google Earth i oglądając Lublin tam, powiedzmy, nie wiem, w XVII czy którymś wieku, można kliknąć w budynek i wyświetlają się odnośniki do obiektów w bibliotece cyfrowej, które były podstawą do takiej wirtualnej rekonstrukcji budynku. Od pewnego czasu istnieje, czyli jest rozwijana też Encyklopedia Województwa Śląskiego i nie pamiętam w tej chwili nazwy, ale podobna inicjatywa też funkcjonuje w Szczecinie przy Pomorskiej Bibliotece Cyfrowej. Także jest to zazwyczaj jest to oparte o jakiś system taki w stylu wiki. Są gromadzone właśnie takie encyklopedyczne wpisy dotyczące regionu, dotyczące kultury, historii, dziedzictwa danego regionu i one są wspierane czy materiałami źródłowymi dla tych wpisów. Są właśnie zbiory publikowane w regionalnych bibliotekach cyfrowych. Z jednej strony mówiłem o tym, że wszystko idzie fajnie, rozwija się i w ogóle no, bardzo dużo zbiorów jest w tej chwili dostępnych online. Ta sieć bibliotek cyfrowych powstała właściwie oddolnie, tak? To znaczy gdzieś tam te kilkanaście lat temu nie było żadnego centralnego finansowania, nie było nawet pomysłów, żeby myśleć o finansowaniu tego typu działań. Natomiast przez to, że pewne rzeczy były rozwijane właśnie w pewnym momencie równolegle w kilkunastu, kilkudziesięciu ośrodkach, no to było też tak, że niektóre standardy powstawały w wielu miejscach równocześnie. Tak? Właściwie większość bibliotek cyfrowych na początku, jeżeli chodzi o opis, wychodziło od schematu Dublinko. Nie wiem, czy Państwu jest znany ten schemat, ale generalnie jest to prosty, ogólny schemat opisu, który ma no, w podstawowej postaci 15 pól. Tutaj właśnie pani Agnieszka, która też jest słucha nas przy mnie w tej chwili, robiła kiedyś analizę tego, jak się te standardy, że tak powiem, rozmnożyły i ja już nie pamiętam w tej chwili dokładnie liczby, ale no, z tego, co mam tutaj zapisane, to takich drobnych modyfikacji w schemacie Dublin Core było wprowadzanych w różnych ośrodkach tyle, że można było przynajmniej w pewnym momencie mówić o ponad 40 różnych wariantach tego schematu. Często było tak, że instytucje po prostu miały swój własny pomysł na nazwę pewnego pola. I tak naprawdę zamiast się zastanowić, spojrzeć na to, co inne biblioteki zrobiły, ktoś po prostu stwierdzał, ok, to rozszerzmy nasz schemat opisu o jeszcze jedno, drugie, trzecie pole. Innym problemem, bardzo poważnym w tej chwili, jest format déjà vu. Jeżeli Państwo korzystaliście z polskich bibliotek cyfrowych, to zapewne czujecie głęboką miłość do tego formatu. No cóż, historia jest taka, że chyba w 2003 roku, jeżeli dobrze pamiętam, to wydaje mi się, że to był 2003 rok. Wiem kto, i wtedy to była zasługa, teraz nie będę mówił, bo może Państwo byście mieli pretensje, odkrył ten format, powiedzmy, tak, i stwierdził, słuchajcie, jest to świetna sprawa. Jeżeli mamy do udostępnienia, powiedzmy, księgę adresową, która ma 3000 stron,
to co mamy do wyboru? Możemy albo udostępnić 3000 JPEG-ów w jakiejś takiej kiepskiej nawigacji HTML-owej, możemy zrobić PDF-a, który będzie ważył 400 MB i w 2003 roku nikt go nie ściągnie, ale jest taki świetny format déjà vu, trzeba sobie tylko taką wtyczkę zainstalować i tam jest tak, że każda strona, każdy skan jest osobnym plikiem. Więc jeżeli mamy 3000 stron, to trzeba będzie, czytelnik na początku będzie musiał ściągnąć taki pierwszy, dość mały plik, jakby będący indeksem tych 3000 stron, a potem co kliknięcie następna strona będzie sobie ściągał pojedynczy skan i to w ogóle funkcjonuje od razu, nie trzeba czekać aż się ściągnie, pomysł wydawał się świetny. No i ten drobny problem w postaci instalacji wtyczki też nie wydawał się właściwie być żadnym problemem. Natomiast potem no, sporo się pozmieniało. Z jednej strony jakby biblioteki cyfrowe stawały się coraz bardziej popularne i w związku z tym no, coraz więcej osób właśnie korzystało. Te osoby coraz częściej zaczynały mieć po prostu problemy. Tak? To nie były osoby, które nie wiem, albo były biegłe w obsłudze komputera, albo miały się kogo spytać, tylko po prostu okazało się, że zainstalowanie wtyczki, ściągnięcie wtyczki, zainstalowanie jej jest problemem. Poza tym często się okazywało tak, że osoby, które chcą korzystać z tego typu zbiorów, korzystają na uczelni, gdzieś w bibliotece, gdzie nie mają prawa na komputerze nic zainstalować, w związku z tym takiej wtyczki sobie nie zainstalują. No więc wpadliśmy na pomysł, ok, to zróbmy taki applet Java, że nie trzeba będzie nic instalować, tylko ten applet się po prostu da uruchomić. On co prawda nie będzie dawał takich dużych możliwości jak wtyczka do déjà vu, ale będzie to jakiś ratunek dla czytelników. No i wszystko było na początku świetnie, ale potem się okazało, że twórcy przeglądarek zaczęli coraz bardziej dbać o użytkowników i właściwie w tej chwili no, czasem nawet mi się nie chce już po prostu walczyć z wszystkimi komunikatami, które w tej chwili trzeba pozatwierdzać, żeby na takim czystym komputerze pliki déjà vu obejrzeć. Jeżeli to jest wtyczka, to zazwyczaj przeglądarka nas poinformuje, że jesteśmy w śmiertelnym niebezpieczeństwie, bo jakąś wtyczkę próbujemy uruchomić. Co więcej, nie poinformuje nas o tym jakimś ładnym komunikatem, tylko gdzieś w pasku adresu pojawi się mała ikonka i trzeba wpaść na pomysł, trzeba ją kliknąć i zatwierdzić to niebezpieczeństwo. Potem coś się uruchomi. W przypadku Java sytuacja jest jeszcze straszniejsza, to znaczy tam tych komunikatów odstraszających jest jeszcze więcej. I tak, z jednej strony tak naprawdę, dlaczego w ogóle mówię o tym, że ta popularność formatu jest problemem? Wydaje mi się, że to było tak często, że okej, to słuchajcie, robimy bibliotekę cyfrową, jak udostępniamy? No 30 innych bibliotek udostępnia w déjà vu, to my będziemy 31. Nie, no nie będziemy przecież wymyślać czegoś innego, zróbmy déjà vu. Natomiast od pewnego momentu w plikach PDF zostało wprowadzone tak zwane strumieniowe dostarczanie danych, czyli można sobie wyświetlić już pierwsze strony PDF-a, zaraz po tym jak one się ściągną, jeżeli ten PDF jest odpowiednio przygotowany, nie trzeba ściągać całego pliku PDF. I w tym momencie pewnie trzeba było stwierdzić, ok, z déjà vu jest coraz większy problem, z PDF-ami jest coraz mniejszy problem, więc może przerzućmy się na PDF-y. Drugi... Znaczy, no, i tak naprawdę tyle, tak? Biblioteki cyfrowe w tej chwili nadal w dużej mierze udostępniają w déjà vu, ponieważ profesjonaliści twierdzą, że ten format jest po prostu bardzo dobry. I jakby jedyną jego wadą, i można powiedzieć jedyną w cudzysłowie, jest to, że właściwie nie da się z niego korzystać. Tak? A z punktu widzenia czytelnika, takiego zwykłego, podstawowego czytelnika. Obraz jest odwzorowany bardzo fajnie w stosunku do ilości danych, które te pliki zużywają, natomiast przeciętny użytkownik po prostu ma z tym problem. W tej chwili pracujemy nad wersją 6.0 systemu Delibre. Jedną z rzeczy, które już w tej chwili zrobiliśmy, to przygotowanie przeglądarki do déjà vu, która jest oparta wyłącznie na JavaScriptie. Czyli kompletnie niczego nie trzeba będzie instalować, nie będzie żadnych komunikatów, to po prostu zadziała. Natomiast możliwości będą dużo mniejsze niż takie, jakie daje wtyczka déjà vu. Na pewno chcemy zrezygnować z tego apletu javowego, bo on w tej chwili kompletnie nic nie daje. Zastąpimy go przeglądarką javascriptową. Natomiast nadal ktoś, kto będzie chciał skorzystać z pełnych możliwości, jakie ten format daje, będzie musiał w jakiś sposób przewalczyć i zainstalować tą wtyczkę. Inny problem jest też taki, że wydaje mi się, że od czasu, kiedy ja się zajmuję bibliotekami cyfrowymi, to chyba już 3 firmy po kolei były właścicielami formatu déjà vu. Znaczy, może nie formatu, bo sam format jest otwarty, ale jakby właścicielami głównego oprogramowania, które służy do wyświetlania tego,
tego wyświetlania i tworzenia tego oprogramowania. I troszkę mam wrażenie, że każda z tych firm kupuje ten format, te narzędzia jakoś przy okazji. Przejmują jakąś tam inną firmę i przy okazji im wpadnie déjà vu. I tak naprawdę no, były różnego rodzaju problemy. Czasem bardzo długo trzeba było czekać, aż twórcy oprogramowania wydadzą nową wtyczkę, tą taką powiedzmy najbardziej oficjalną do udostępniania. No a z drugiej strony mamy PDF-a, jedną właściwie dominującą firmę. Znaczy ten format znowu jest już od jakiegoś czasu otwarty, ale nie, wiadomo, firma Adobe stara się, żeby wszystko jak najfajniej chodziło. Chociaż tutaj też jest pewien problem. Jeżeli Państwo na przykład korzystaliście ze zbiorów Cyfrowego Muzeum Narodowego w Warszawie, oni od jakiegoś czasu wprowadzają obiekty 3D w PDF-ach. Nie wiem, kto wpadł na taki pomysł, ale no, technicznie jest taka możliwość, żeby wprowadzać obiekty 3D w formacie PDF. Jeżeli ma się zainstalowaną wtyczkę Adobe, to bardzo fajnie to wygląda, wyświetla się, że jakby otwiera się PDF, można sobie ten obiekt obracać, wszystko super. Natomiast, znowu, być może Państwo zauważyliście od jakiegoś czasu i Google Chrome, i Firefox, nie wiem jak to jest w Internet Explorerze, żeby wyręczyć użytkowników, żeby oni nie musieli instalować żadnych wtyczek, ma wbudowaną przeglądarkę PDF-ów. Bardzo podstawową przeglądarkę PDF-ów. W związku z czym, jak ktoś nie wie o tym i wejdzie na strony Muzeum Narodowego w Warszawie i znajdzie taki obiekt, to on mu się otworzy, ale to jest po prostu jeden z rzutów tego obiektu, koniec. Nie da się obrócić, nie ma nawet sygnału najmniejszego, że właściwie to gdyby zainstalować wtyczkę Adobe, no to dostęp byłby dużo, dużo ciekawszy. Co więcej, jeżeli ktoś spróbuje tą wtyczkę zainstalować, to samo zainstalowanie wtyczki to za mało. Trzeba gdzieś głęboko w ustawieniach przeglądarki powiedzieć tak, ja świadomie nie chcę korzystać z PDF-u, z przeglądarki PDF-ów dostarczanej przez Chroma, chcę mieć tą przeglądarkę Adobe i potem jeszcze przy każdym otwarciu strony, chyba że tam się gdzieś kliknie, ale generalnie jest ten komunikat do niebezpieczeństwa, ponieważ uruchamiasz jakieś podejrzane oprogramowanie. Tak? Więc to jest troszkę taka no, niefajna sytuacja, bo właściwie jesteśmy skazani w tym momencie na to, co, jakie pomysły mają twórcy dominujących przeglądarek internetowych. Trochę się rozgadałem, ale jest to naprawdę problem dość istotny w tym momencie, no bo nawet jeżeli wszyscy by w tej chwili stwierdzili, ok, od dzisiaj przestajemy produkować déjà vu, przechodzimy na jakiś inny format, to mamy, no nie wiem, 2 miliony obiektów déjà vu, które po prostu coś z nimi trzeba zrobić. Tak? Ok. Tak jak mówiłem, te regionalne konsorcja ułatwiają małym, lokalnym instytucjom udostępnienie zbiorów, zaistnienie w sieci. I one w pewnym sensie agregują zbiory, agregują opisy, agregują, gromadzą opisy, gromadzą treść ze swojego regionu w jednym miejscu. Od 2007 roku utrzymujemy serwis właśnie o nazwie Federacja, no tak, tutaj jest nazwa, przynajmniej na tym ekranie, Federacja Bibliotek Cyfrowych. Widać przynajmniej adres portalu. To jest jakby też, przynajmniej z naszego punktu widzenia, inicjatywa, którą staramy się powiązać z siecią Pionier. To jest po prostu wyszukiwarka, której celem, albo przynajmniej na początku była to po prostu wyszukiwarka, której celem było gromadzenie opisów z obiektów z wszystkich bibliotek cyfrowych. Zanim było FBC, mieliśmy taki świetny pomysł, żeby każda z, powiedzmy, 10 funkcjonujących w tamtych czasach bibliotek gromadziła opisy z wszystkich innych bibliotek. To było na tyle niedużo danych, że właściwie okej, Poznań sobie pobierał opisy tam, nie wiem, z Torunia i Wrocławia, Wrocław pobierał z Poznania i Torunia i wszystko było fajnie. Natomiast w momencie, kiedy bibliotek cyfrowych zaczęło być coraz więcej i te biblioteki cyfrowe były uruchamiane już nie tylko przez duże instytucje, ale również przez małe, no to było tak, że ktoś sobie uruchamiał małą bibliotekę cyfrową, chciał udostępnić 1000 obiektów, natomiast nagle przez wpięcie się do tej sieci jego system zaczyna pobierać dziesiątki tysięcy opisów z innych bibliotek. No i to po prostu było niewydolne. Także można było tak naprawdę z góry założyć, że to będzie niewydolne, no ale pomysł mieliśmy, wydawał się inżyniersko fajnie, więc go zrealizowaliśmy. Potem trzeba było zrobić coś innego. Zrobiliśmy wyszukiwarkę, która właśnie od 2007 roku funkcjonuje. No i tak, z jednej strony na początku był to portal, który przede wszystkim dawał możliwości przeszukiwania opisów. Później dodaliśmy też możliwości przeglądania tych opisów. Udostępniamy informacje o planach digitalizacji. W pewnym momencie okazało się, że są serwisy, inne serwisy internetowe i międzynarodowe i krajowe, które są właściwie zainteresowane tym, że zgromadziliśmy dużą ilość danych w jednym miejscu i chętnie by te dane od nas wzięły. Między innymi Europeana, czyli właśnie taka, no,
upraszczam teraz, ale Federacja Bibliotek Cyfrowych tylko na poziomie europejskim, czy Dart Europe, czyli portal, który gromadzi informacje o opublikowanych w Open Access doktoratach bronionych na europejskich uczelniach. Caro, czyli taka multiwyszukiwarka, która pierwotnie obejmowała tylko katalogi biblioteczne, od jakiegoś czasu również daje możliwość wyszukiwania w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Staramy się to FBC rozbudowywać. Rzeczą, która w tej chwili może troszkę kuleje, ale mamy nadzieję w najbliższych miesiącach wyjść na prostą, to jest serwis informacyjny, który przy FBC funkcjonuje. Tam chcielibyśmy udostępnić różne informacje ciekawe dla twórców bibliotek cyfrowych. Też od jakiegoś czasu rozwijamy usługę, która ma nam umożliwić monitorowanie ruchu w bibliotekach cyfrowych. Po to, żeby móc powiedzieć twórcom bibliotek cyfrowych, czy na przykład ruch, który oni na swoich stronach odnotowują, to jest duży ruch, czy nie. Czy oni mogą, porównując się z innymi bibliotekami, mogą stwierdzić, ok, to mamy dużo czytelników, czy nie. Albo żeby móc powiedzieć ogólnie, wiecie co, czytelnicy w kraju interesują się na przykład takimi albo takimi materiałami. Mamy tego typu statystyki na poziomie portalu Federacji Bibliotek Cyfrowych, natomiast no, bardzo wielu użytkowników dociera do zbioru bezpośrednio w tej czy innej bibliotece cyfrowej, nie poprzez portal Federacji Bibliotek Cyfrowych. I te informacje już nam uciekają. Niektóre biblioteki cyfrowe takie dane gromadzą, inne nie. My chcemy udostępnić narzędzie, które będzie mogło być przez wszystkie biblioteki cyfrowe wykorzystywane. W tej chwili ono jest tak testowo uruchomione, kilka bibliotek cyfrowych jest monitorowanych. Uruchomiliśmy jakiś czas temu kursy e-learningowe. Jeżeli dobrze pamiętam, to w tej chwili mamy ze sobą 4 edycje tych kursów. Są to kursy, 2 kursy. Jeden dotyczy budowy repozytoriów bibliotek cyfrowych, drugi współpracy z Europeaną. No i w pewnym momencie uruchomiliśmy też taką platformę pytań i odpowiedzi, to znaczy każdy tam może zadać pytanie. My się staramy odpowiadać, ale tak naprawdę każdy inny też może odpowiedzieć. Staramy się te odpowiedzi moderować, chociaż tak naprawdę nie było nigdy problemów, żeby ktoś tam nagle zaczął jakieś głupoty wypisywać. Jeżeli chodzi o to, czyje zbiory można znaleźć w FBC, to tutaj troszkę... Tak, przede wszystkim są to na pewno biblioteki. W dużej mierze biblioteki uczelniane, ale również biblioteki publiczne. Natomiast często są to też zbiory archiwalne, mamy coraz więcej muzeów i troszkę mamy problem z nazwą tak naprawdę. Bo my, nazywając serwis Federacją Bibliotek Cyfrowych, myśleliśmy troszkę informatycznie. Tak? To znaczy z naszego punktu widzenia, czy muzeum cyfrowe, czy archiwum cyfrowe, czy biblioteka cyfrowa, informatycznie jest to coś, co informatycy nazywają biblioteką cyfrową. Więc nazwaliśmy serwis Federacją Bibliotek Cyfrowych. Natomiast w tym momencie, jak rozmawiamy z jednym czy drugim muzeum i mówimy, może Państwo byście się przyłączyli do Federacji Bibliotek Cyfrowych, no fajnie, ale to jest dla bibliotek. My byśmy chcieli wszystkiego samego, ale dla muzeów. Tak? A z punktu widzenia użytkownika końcowego właściwie no fajnie, żeby to było gdzieś w jednym miejscu. Tak? A czy to się będzie nazywało Federacją Muzeów Cyfrowych, czy czymś innym, to nie jest może aż tak istotne. Stąd też pomysł na troszkę może zmianę nazwy serwisu, ale o tym za chwilkę. Jeżeli chodzi o to, jakie zbiory można znaleźć w FBC, tutaj po prawej stronie widzicie Państwo materiały, które powstały, które są dostępne w FBC i powstały po 1945 roku, czyli w przybliżeniu są to materiały chronione prawem autorskim. Po lewej stronie są materiały, które powstały przed 1945 rokiem. W przybliżeniu można powiedzieć, że tych współczesnych materiałów to jest około 20%. Są to no, prawie w połowie czasopisma, albo 14% to artykuły, 12% to książki. Natomiast jeżeli chodzi o zbiory starsze, czyli te, które są w domenie publicznej, 80% to czasopisma, no i potem mamy już mniejsze, tak, powiedzmy pocztówki, starodruki, rękopisy, fotografie. I tak naprawdę, również ze względu na brak standaryzacji, powiedzmy, typów dokumentów, jeżeli dobrze pamiętam, jest chyba kilkaset w tej chwili różnych. Natomiast staraliśmy się to w jakiś sposób uporządkować. Na pewno nie tak, żeby jakby nie jest to w 100% jednoznaczne zorganizowanie tych typów. Natomiast chociaż trochę problemów rozwiązuje i przynajmniej nie musimy się martwić tym, że jedna biblioteka pisze czasopismo, druga pisze czasopisma, trzecia pisze gazety, a czwarta gazety, ale z wielkiej litery, tak? bo tego typu problemy no, są. Tutaj tak poglądowo tylko jak nam wzrastała liczba publikacji, czy właściwie powinien powiedzieć liczba obiektów.
w Federacji Bibliotek Cyfrowych. Gdy FBC uruchamialiśmy w czerwcu 2007 roku, to było około 75 tysięcy obiektów. No i tak to sobie rosło. W tej chwili mamy prawie 2,2 miliona obiektów, także przyrost jest bardzo duży. Na pewno nie, jakby na początku, jak uruchamialiśmy ten serwis, nikt z nas nie myślał, że w ciągu 5 czy 6 lat uda się osiągnąć tak dużą liczbę obiektów. Także to jest coś bardzo fajnego. I też to nie jest tak, że Federacja Bibliotek Cyfrowych obejmuje kompletnie wszystkie zbiory, jakie są udostępniane. Staramy się jak najwięcej tych zbiorów w naszej bazie uwzględnić. Natomiast są na przykład zbiory Narodowego Archiwum Cyfrowego, które są dostępne poprzez serwis Szukaj w Archiwach. W naszej wyszukiwarce nie są dostępne. Także na pewno nie można mówić, że skoro w FBC jest 2,2 miliona obiektów, to w Polsce jest 2,2 miliona obiektów. Kilka statystyk. W tej chwili pobieramy dane ze 110 różnych serwisów internetowych. W przybliżeniu to jest ponad 400 instytucji. Tak jak mówiłem, są te konsorcja regionalne, także liczba źródeł jest, znaczy liczba instytucji nie jest równa liczbie źródeł. Obiektów, jak już wspomniałem, 2,2 miliona. Jeżeli chodzi o ruch w samym portalu FBC, ale to mówię tylko o portalu FBC, to nie jest sumaryczny ruch w polskich bibliotekach cyfrowych, to mieliśmy w zeszłym roku, czyli w 2014, 359 tysięcy unikalnych użytkowników, co wydaje mi się jak na charakter materiału, tak, czyli 80% starych gazet, jest całkiem sporą liczbą użytkowników, 713 tysięcy odwiedzin i 3,2 miliona odsłon. Nasz serwis jest w sumie takim serwisem, w którym użytkownik, jeżeli ma być użytkownikiem zadowolonym, to powinien przebywać stosunkowo krótko. To znaczy on wchodzi, wyszukuje i właściwie od razu wychodzi, bo znalazł. Tak? Także nie mamy, tak przynajmniej powinno być, chyba że ktoś oczywiście spędza bardzo dużo czasu, bo szuka informacji na wiele różnych tematów. Natomiast to tak tylko jakby krótko komentuję to, że mamy 713 tysięcy odwiedzin, a 3,2 miliona odsłon, czyli powiedzmy, że tam cztery odsłony, tak, cztery z kawałkiem odsłony w ramach jednej wizyty. W uproszczeniu, strona główna, wyniki wyszukiwania, może z powrotem poprawka wyszukiwania, znowu strona z wynikami i przejście gdzieś dalej. Oczywiście to jest takie bardzo duże uproszczenie, ale tak to w przybliżeniu wygląda. Jeżeli chodzi o to, skąd mamy użytkowników, to właściwie 90% to są użytkownicy z Polski, pozostałe 10% to są użytkownicy z zagranicy, Niemcy, Wielka Brytania, Ukraina i tak dalej, Irlandia, Stany Zjednoczone. Także serwis przede wszystkim dla polskich użytkowników, ale nie tylko. To jest, jeżeli Państwo sobie wejdziecie na adres beta.fbc.pionier.net.pl, tutaj rozwijamy właśnie nową wersję systemu FBC, kompletnie nową. Ona wygląda tak, jak wygląda, ponieważ zaczęliśmy ją rozwijać jakby od strony funkcji, które chcemy zaoferować, nie przejmując się za bardzo projektem graficznym. Także wchodząc na ten adres, możecie Państwo skorzystać już z nowej wyszukiwarki. Tam jeszcze nie ma zaindeksowanego kompletu materiałów, także tutaj, nie wiem, czy gdzieś tutaj na tym zrzucie ekranu to widać. Tak, to jest informacja o tym, że nasza baza liczy już ponad 1,7 miliona obiektów, czyli w tej nowej FBC nie mamy jeszcze kompletu danych zaindeksowanych. Natomiast jest to wystarczająco dużo danych, żeby zobaczyć, powiedzmy, różnicę w szybkości działania czy w jakości wyników wyszukiwania między starą a nową wyszukiwarką. Staraliśmy się różne rzeczy pousprawniać, mam nadzieję, że przynajmniej jeżeli ktoś z Państwa ze starego FBC korzysta, to z nowego FBC będzie z jeszcze większą przyjemnością korzystał. Mamy też nowy projekt graficzny całego serwisu, który z grubsza wygląda tak. I właśnie to, co mówiłem, chcemy, że to jest to samo, tak? Tylko że tu wygląda ładniej i to jest coś, co w tej chwili opracowujemy. Chcemy odejść publicznie, powiedzmy, od nazwy Federacja Bibliotek Cyfrowych na rzecz skrótu FBC. Z tego powodu, że tak, z jednej strony jakby FBC jest na tyle silną marką, że nie chcemy wymyślać kompletnie innej nazwy. Z drugiej strony właściwie mówimy FBC i nie chcemy kłuć tymi bibliotekami, przepraszam bardzo, w oczy, tak żeby zachęcać również inne instytucje do przyłączenia się. Tak?
To, że tu jest akurat zdjęcie z Poznania, to jest jedno ze zdjęć, takich zdjęć po prostu będzie więcej. No, jak serwis będzie kompletny, kompletny w sensie zakończymy wdrażanie tej nowej szaty graficznej, to na początku właśnie pod tym adresem beta będzie nowa wersja dostępna, później po prostu wyłączymy stary system, włączymy nowy. Mam nadzieję, że to się Państwu spodoba. Pracujemy też nad aplikacją mobilną. Jedna bardzo ważna rzecz, właśnie sobie uświadomiłem, że zapomniałem o tym wspomnieć w prezentacji. To, nad czym pracujemy równolegle, to zaindeksowanie pełnotekstowe wszystkich dokumentów. W tej chwili gromadzimy tylko opisy, natomiast chcemy indeksować pełne teksty i to nie tylko tak, że jeżeli gdzieś w bibliotece został wykonany OCR, to my ściągamy ten tekst i indeksujemy, ale również jeżeli nie będzie wykonany OCR, to my ten OCR automatycznie będziemy robić. Jaki będzie efekt działania OCR-a? Pewnie różny. Natomiast zakładamy, że to będzie zawsze coś. Tak? Jeżeli się okaże, że ten efekt jest koszmarny, to będziemy myśleć, można powiedzmy wykorzystując słowniki zweryfikować, czy w tym, co wyszło z OCR-a, pojawiają się jakieś wyrazy ze słownika. Jeżeli kompletnie nie, no to chyba nam się nie udało. Natomiast jeżeli trochę wyrazów ze słownika się pojawia, no to już jest ok. Oczywiście jest kwestia tego, czy mamy współczesny słownik na stary tekst, czy nie, no, ale mamy pewne doświadczenia w tym zakresie, także na razie pracujemy nad tym, żeby na dość dużą skalę to być w stanie po prostu przetwarzać. Także na pewno najpierw będzie premiera nowego portalu, a potem dojdzie wyszukiwanie z treścią, ale tak wyszukiwanie w treści, ale tak naprawdę to wyszukiwanie w treści powinniśmy skończyć no, najpóźniej do listopada tego. Przygotowujemy aplikację mobilną i tutaj też tak naprawdę to, co nawet w tej chwili mam w telefonie, jeszcze nie tak ładnie wyglądająca, ale aplikacja, która umożliwia przeszukiwanie FBC. Natomiast to, co chcielibyśmy umożliwić, to pobieranie publikacji z biblioteki cyfrowej na komórkę. No i tam wsparcie użytkownika w tym, że on na tej komórce też musi ten czytnik déjà vu sobie zainstalować. Ale na komórce tak naprawdę jest to prostsze w tej chwili niż w przeglądarce. Po prostu wystarczy użytkownika skierować do sklepu z aplikacjami, wskazać mu konkretną aplikację, on albo ją instaluje, albo nie i tyle. No i to jest coś, co powinniśmy mieć... myślę, że w marcu albo w kwietniu też skończone. Na pewno nie będzie tak, że z wszystkich bibliotek cyfrowych da się te obiekty pobrać, bo po prostu biblioteka cyfrowa musi udostępniać informacje o wszystkich plikach. Te biblioteki cyfrowe, które są oparte na Delibrze, publicznie udostępniają linki do wszystkich plików. Z innymi bibliotekami cyfrowymi jest różnie. Także no, tak jak się da, tak będziemy tutaj działać. Na pewno wyszukiwanie będzie obejmowało cały indeks FBC, natomiast ma być z jednej strony pobieranie na komórkę, z drugiej strony wymyśliliśmy sobie coś takiego, że użytkownik może być zainteresowany tym, że powiedzmy jedzie w tramwaju, wyszukuje kilka interesujących publikacji, ale właściwie to są jakieś wielkie skany i komórka nie jest urządzeniem, na którym się to przyjemnie czyta, więc on sobie wybiera te publikacje, dodaje do jakiegoś tam schowka i na końcu, jeszcze dalej będąc w tym tramwaju, mówi ok, a teraz cały schowek wrzuć mi do mojego Dropboxa, czy tam do mojego Google Drive'a. I jak przyjadę do domu i włączę komputer, to mi się to wszystko ściągnie. I to są jakby dwa podstawowe zastosowania. Albo budujemy sobie schowek i nie wiem, wysyłamy gdzieś mailem linki tylko, albo budujemy schowek i wysyłamy właśnie w chmurę już pełny tekst publikacji, to jest jeden wariant. Drugi wariant, ściągamy sobie po prostu publikację na telefon i próbujemy to jakoś na telefonie czytać. Okej, okay. Inny przykład, tutaj na dole są adresy. Generalnie staramy się w jakiś sposób przymierzać do rozwiązania problemu. Ok, dostaję 17 tysięcy wyników i co mam z tym zrobić? Tak, to jest akurat przykład, wpisałem powstanie, dostałem 17 tysięcy wyników. Wykorzystaliśmy tu akurat w tym przypadku to jest taki algorytm czy system do automatycznego grupowania wyników opracowany początkowo na Politechnice Poznańskiej. W tej chwili to jest już prywatna firma i oni na przykład takie bąbelki generują, można sobie kliknąć. To jest po prostu automatycznie wygenerowane. Tak? Ja wpisałem powstanie, widzę, że ten algorytm był na tyle sprytny, że gdzieś tam wyłapał, że jest powstanie styczniowe, listopadowe, wielkopolskie. Niektóre z nich się powtarzają, tak? Bo styczniowe jest drugi raz z rokiem i trzeci raz nawet. Także pewne rzeczy trzeba by tutaj dopracować, ale ktoś, kto nie do końca wie, o co chodzi, być może takie podpowiedzi mu coś ułatwią. Tak? Jest to jedna z opcji. Druga rzecz, znowu, dostajemy bardzo dużo wyników i chcielibyśmy się w jakiś sposób zorientować właściwie, jaka jest natura tych wyników. Co my właściwie znaleźliśmy? Tutaj znowu wpisałem to stanie, natomiast mamy analizę pod innym kątem. Tutaj mamy typ obiektu, tutaj mamy język.
I widzimy, że na przykład najwięcej, no znowu, ja mam tutaj trochę więcej odcieni czerwieni, także te komórki, jakby w zależności od tego, ile jest wyników na przecięciu pierwszej kolumny, to jeżeli jest ich więcej, to te komórki są trochę bardziej czerwone, także łatwiej to można zobaczyć. Ale powiedzmy, że widać, że jeżeli chodzi o zbiory FBC, to dotyczącego powstania, materiały dotyczące powstania to są przede wszystkim po polsku czasopisma i po polsku, po prostu rzeczy po polsku. Natomiast można zobaczyć, no w sumie jest stosunkowo dużo rzeczy po niemiecku i też po francusku na przykład, tak? Na razie mamy możliwość takiego budowania sobie takiej tabelki na podstawie tych pól opisowych, które tutaj Państwo widzicie, czyli typ obiektu, język, prawa dostępu, licencja i źródło danych. To, co chcemy na pewno jeszcze dodać, to jest data. Czyli żeby można było sobie zrobić, powiedzmy, wykres, bo to już będzie wtedy bardziej pewnie wykres miał sens, który będzie nam pokazywał, jak wygląda liczba materiałów dotyczących określonego tematu, na przykład, tak, czy materiałów pasujących do określonego zapytania, jeżeli chodzi o datę ich powstania. Inne narzędzie, do którego też serdecznie zachęcam, to jest Wirtualne Laboratorium Transkrypcji. To jest narzędzie, które stworzyliśmy, powiedzmy, że skończyliśmy jego taki główny etap rozwoju rok temu. Założenie jest takie, że logujemy się w takim, że składamy sobie konto w Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji, albo możemy zaimportować obiekt wprost z biblioteki cyfrowej, albo wgrywamy swoje własne skany. Tam mamy wbudowany w ten serwis bezpłatny OCR, czyli wykonujemy sobie OCR. Ten OCR albo nam dość dobrze rozpozna tekst, a jeżeli nie, to chociaż rozpozna układ linii, tak jak to już troszkę widać na tym rysunku. Interfejs generalnie jest taki, że edycyjny potem, bo jakby chodzi o to, żebyśmy mogli sobie robić transkrypcję tego dokumentu czy korektę OCR, że po lewej stronie mamy wiersz po wierszu tekst, po prawej mamy jakby bloki tekstu rozpoznane przez silnik OCR. Idziemy blok po bloku, czy to prawą stroną, czy lewą i edytujemy. Też całe narzędzie było napisane pod kątem pracy grupowej, czyli można założyć projekt, udostępnić go iluś osobom, powiedzmy, że taki model profesor-studenci, tak? Proszę mi teraz to przepisać. I potem osoba, która taki projekt prowadzi, ma też narzędzie do weryfikowania, takiego w miarę szybkiego weryfikowania, na ile ta transkrypcja jest poprawna. Różnego rodzaju projekty z tego, co widzimy, są tworzone. Narzędzie jest kompletnie bezpłatne, także zachęcam do przynajmniej pobawienia się z nim. Dodatkowo mamy też taką usługę przygotowywania jakby materiałów uczących dla silników OCR. To znaczy, może być tak, że macie Państwo jakiś stosunkowo obszerny materiał, który jest z jednej strony w miarę dobrze zeskanowany, czy skany są dobrej jakości, z drugiej strony jest tak, że jest na przykład nietypowa czcionka, albo są tam jakieś uszkodzenia, tak, które się po prostu przez cały dokument powtarzają i normalnie ten OCR, który udostępniamy, tak jak on jest przygotowany do rozpoznawania znaków, on sobie z tym nie radzi. Więc możecie Państwo właśnie, wykorzystując narzędzie o pięknej nazwie wycinanki, przygotować materiał uczący na podstawie 3, 4, 5 stron. Tak? Trzeba przejść ręcznie przez te 5 stron. System próbuje wyznaczyć każdy znak. Czasem mu się to udaje, czasem nie. Czasem wychodzą na przykład jakieś zabrudzenia, które są rozpoznawane jako znaki, co trzeba pousuwać. Trzeba, ustawiając tam różne parametry, doprowadzić do tego, żeby ten z automatu, jakby automatycznie ten znak był jak najlepiej rozpoznany i przypisać, że to jest na przykład duża litera W. Po przygotowaniu takiego materiału uczącego, powiedzmy z 5 stron, jest możliwe w tym Wirtualnym Laboratorium Transkrypcji uruchomienie OCR-a już na całym dokumencie, ale OCR-a, który wykorzystuje taki ten materiał treningowy, który był przygotowany na 5 stronach. Robiliśmy eksperymenty, no i wygląda na to, że wyniki, które udaje się uzyskiwać, wykorzystując kompletnie darmowe oprogramowanie, są porównywalne jakościowo z oprogramowaniem komercyjnym, tym najpopularniejszym. Także czasem jedno wygrywa, czasem drugie wygrywa, nie ma reguły, natomiast to nie jest tak, że te wyniki mamy po prostu drastycznie gorsze. Można myśleć o w miarę masowym stosowaniu tego. No i też właśnie na podstawie tych doświadczeń stwierdziliśmy, ok, spróbujmy zrobić OCR-a wszystkiego, zobaczymy, co wyjdzie. Okej. W co jeszcze jesteśmy zaangażowani? Tutaj bardzo krótko, Europejskie Centrum Kompetencji Impact. To jest
strona jest dostępna pod adresem digitization.eu. To jest takie właśnie wirtualne centrum kompetencji, po prostu grupa instytucji, które wspólnie realizowały projekt Impact. On dotyczył masowej digitalizacji dokumentów tekstowych, historycznych dokumentów tekstowych. Jakby wyniki projektu kilka instytucji stwierdziło po projekcie, że warto byłoby zostać razem i te wyniki dalej utrzymywać, rozwijać. Także zachęcam do zapoznania się ze stroną tego centrum kompetencji. Inny obszar działania to długoterminowe składowanie obiektów cyfrowych. Tutaj z jednej strony rozwijamy oprogramowanie Darce, o którym Państwu mówiłem. Braliśmy też udział w takim projekcie Skype, to w tej chwili jest może mniej istotne, tam się zajmowaliśmy długoterminowym przechowywaniem, ale akurat jeżeli chodzi o dane medyczne. Natomiast to, co się w tej chwili angażujemy też, to jest fundacja Open Preservation, kiedyś Open Planet Foundation, teraz Open Preservation Foundation. To jest fundacja chyba kilkudziesięciu instytucji z całego świata, które właśnie są zainteresowane długoterminowym przechowywaniem danych. I no, postaram się w miarę sprawnie, ale mam tutaj taką trochę może krótką dygresję na temat tego długoterminowego przechowywania danych. Mam nadzieję, że to będzie też dla Państwa ciekawe. Także generalnie o co chodzi? Mówi się najczęściej tak, długoterminowa archiwizacja czy długoterminowe składowanie danych, natomiast warto sobie uświadomić, że celem tak naprawdę nie jest długoterminowe składowanie danych, tylko długoterminowy dostęp do danych. Tak? My chcemy za 5, 10, 50 lat mieć dalej dostęp do tych danych, a tak naprawdę nie tyle do danych, ile do informacji, które są w tych danych zawarte. Tak? Co z tego, że ja dzisiaj zapiszę sobie dane, tak? Zrobię zdjęcie obrazu, zapiszę to sobie gdzieś tam na pendrive'ie czy czymś takim i za jakimś cudem za 50 lat będę miał dostęp do tych danych, ale właściwie nikt nie będzie w stanie już tego odczytać i ja nie uzyskam tych informacji, które były zawarte początkowo. Także celem jest nie tylko składowanie danych i dostęp do danych, ale dostęp do informacji, które są w jakiejś tam postaci danych cyfrowych zakodowane. Tutaj przykład właśnie świetnego nośnika informacji, który bardzo długo przetrwał, czyli kamień z Rosetty, tak? Natomiast był problem z odkodowaniem, czy może nadal jest problem z odkodowaniem informacji, które zostały na nim zapisane. Tak? Mamy dostęp no, do tych danych takich podstawowych, ale niestety ludzie, którzy rozumieli ten język dawno temu, umarli, także to taki przykład trochę bardziej muzealny. Generalnie są różne problemy, z którymi trzeba się zmierzyć. Tak? Z jednej strony musimy zapewnić trwałość nośnika, na którym te dane składujemy i też trwałość zapisu danych na tym nośniku. To znaczy nie tylko wystarczy, nie tylko musimy się martwić o to, żeby dysku twardego nam nikt nie nadepnął, ale jeszcze żeby się ten dysk nie rozmagnesował na przykład. Musimy mieć możliwość odczytania danych z tego nośnika i jak już te dane odczytamy, to jeszcze musimy je rozumieć. Żeby zapewnić trwałość nośnika, tak naprawdę warto mieć po prostu kilka nośników. Najlepiej, żeby te nośniki były po prostu w innych urządzeniach, bo jak będziemy mieli dwa dyski w jednym komputerze i nam się przydarzy coś takiego, czyli klientus obudowy komputera, no to właściwie to, żeby to były dwa osobne urządzenia, no trudno, tak? Spalił się zasilacz w komputerze, poszło jakieś wyższe napięcie, wszystko co w tym komputerze było, popsuło się. Jeżeli będziemy mieli dwa różne urządzenia, ale one będą stały obok siebie, to odpukać, tak? Ale jak będzie pożar albo coś, to one się pewnie spalą. Mogą to być inne pomieszczenia, no ale to znowu zależy, jak duży ten pożar będzie, tak? Mogą to być inne budynki, ale w sumie no, są duże powodzie na przykład, tak? My mamy dwie serwerownie, znaczy mamy, no, mamy powiedzmy, że wkrótce będziemy mieli, tak, druga serwerownia jest zbudowana, no i one są od siebie oddalone około chyba 4 km licząc w linii prostej. Pytanie, czy to już jest wystarczająca odległość, tak? Nie chcę tu jakichś czarnych scenariuszy opowiadać, ale jeżeli coś by się stało z Poznaniem tak ogólnie, no to te 3-4 km generalnie problemu nie rozwiązują. Być może to jest mało prawdopodobne, ale jeżeli w tym Poznaniu będzie naprawdę coś ważnego na tych dyskach zapisane, to potem ktoś będzie żałował, że nie miał drugiej kopii w Gdańsku albo gdziekolwiek indziej. Tak? Więc to, że ja mówię tutaj, piszę o kopii w innym mieście, to jest po prostu coś, co się faktycznie realizuje, o czym za chwilkę opowiem. Druga rzecz, jak już mamy ten nośnik zabezpieczony, to warto mieć też świadomość, że nośnik ma jakiś swój czas życia. Tak? Płyty CD, tam nie wiem, do 5 lat w tej chwili. Są różne metody reanimowania tych płyt CD, ale nie zawsze działają. Także generalnie warto mieć świadomość tego, że jak gromadzimy długoterminowe archiwum, to
pewnym momencie czeka nas problem migracji danych między nośnikami. Jeżeli będziemy mieli świetny pomysł pod tytułem to nagrajmy wszystko na CD i schowajmy do szuflady, to w pewnym momencie może się okazać, że potrzebujemy etatu osoby, która ze starych CD przegrywa na nowe CD. Jak skończy przegrywać, to już te nowe już są stare i trzeba na nowo przegrywać. Tak? W związku z czym tak naprawdę trzeba myśleć po prostu o pełnej automatyzacji. W tej chwili najpopularniejszym nośnikiem są taśmy i są po prostu biblioteki taśmowe zupełnie obsługiwane jakby w sposób zautomatyzowany, gdzie tam jeździ sobie jakieś ramię robota, wyciąga taśmy, wkłada do napędu i tak dalej. Więc to wszystko da się zrobić, o ile ktoś ma świadomość, że problem jest i ma oczywiście pieniądze. Czasem jest też tak, że no nośnik jest, ok, taśma się nie urwie, magnetyczna, tak, w takim nośniku, ale warto czasem po prostu jeszcze raz na tą taśmę zapisać. Jeżeli to jest zapis magnetyczny, po prostu odświeżyć zapis. I to znowu, profesjonalny sprzęt tego typu rzeczy czasem robi zupełnie samodzielnie. Tutaj rysunek pokazuje różne standardy złącz dysków twardych. Gdzieś tam pewnie przez ostatnich kilka lat, które zostały, czy może kilkanaście wymyślone. Nie chodzi mi o analizowanie szczegółów, ale jeżeli ktoś ma strategię długoterminowego przechowywania danych taką, to ja nagram na dysk twardy i położę na półkę, to może się okazać, że za kilka lat nie ma komputera, do którego ten dysk twardy pasuje, bo to się po prostu zmienia. Są projekty, gdzie z tego co wiem, to przede wszystkim projekty właśnie związane z kosmosem, podróżami kosmicznymi, gdzie po prostu wybiera się na początku bardzo sprawdzoną technologię i kupuje taki zapas sprzętu, żeby przez 20 lat realizacji tego projektu starczył. Bo po prostu wiadomo, że ten procesor jest dobry i nie robi błędów przy liczeniu. Natomiast jeżeli nie pracujemy przy projekcie kosmicznym, tylko właśnie czymś, co jednak ma no, działać w perspektywie dłuższej niż tam kilkanaście lat, no to warto mieć na uwadze to, że po prostu trzeba będzie zmieniać całe urządzenia, tak? Cały sposób zapisu danych. No i wreszcie kwestia wyboru formatu. Tak? Jak już mamy pewność, że się do tego pliku dostaniemy, to jeszcze trzeba mieć świadomość, że po prostu z czasem formaty plików też będą wychodziły z użycia. To może sobie trudno wyobrazić. No, wspominałem chociażby o tym, że jest problem z déjà vu, tak? I najchętniej może byśmy się tego déjà vu jakoś tam pozbyli, ale właśnie mamy problem, co zrobić z 2 milionami obiektów zapisanych w déjà vu. Trzeba by je właściwie jakoś zmigrować, bo pojawił się problem z odczytem tych plików. Ja sam miałem kiedyś taki problem, że w szkole podstawowej napisałem jakąś tam pracę w edytorze TAG. Nie wiem, czy ktoś z Państwa ten edytor zna, czy nie, ale był taki edytor TAG, DOS-owy. No i coś tam w nim napisałem. Była to praca moja pierwsza na komputerze, taka dłuższa, więc bardzo dla mnie ważna emocjonalnie i w ostatniej chwili mi się udało skonwertować do Worda. W tej chwili być może nawet dziś mam ten plik w tagu zapisany, ale no, nie wiem, czy byłbym w stanie go jakkolwiek otworzyć. Tą kopię Wordową jestem w stanie otworzyć, no, ale w odpowiednim momencie wpadłem na to, żeby przekonwertować. Na pewno warto wybierać takie formaty, których specyfikacja jest publicznie dostępna. Nie są to formaty zamknięte, nie są własnością jednej firmy. Przykład déjà vu pokazuje, że nawet jeżeli format jest otwarty, ale firma nieszczególnie się tym formatem interesuje, no to potem użytkowników takiego formatu spotykają różne problemy. Jak już format jest w ogóle zamknięty, to jest jeszcze gorzej. Dobrze, jeżeli to jest format, który generalnie jest w środowisku, nie wiem, tego typu instytucji, w jakich Państwo pracujecie, czy będziecie pracować, wykorzystywany. Wtedy, jeżeli jest kłopot, to są ludzie, którzy mają ten sam kłopot i można próbować jakoś razem ten problem rozwiązywać. No i warto też spojrzeć na to, czy to jest tylko świetny format, czy może jeszcze jest to świetny format i dodatkowo jest wiele narzędzi, które ten format obsługują, no bo znowu jest szansa, że ktoś to narzędzie będzie rozwijał. Okej, należy monitorować, czy formaty, z których korzystamy, nie wychodzą z użycia, w razie konieczności migrować dane do nowych formatów. To znowu, jeżeli mamy małe archiwum, no to generalnie pamiętamy, okej, ja mam wszystko w JPEG-a. Natomiast jeżeli mówimy o instytucji, która gromadzi dane w dłuższej perspektywie czasu, to czasem można po prostu zapomnieć właściwie, jakie tam formaty się wykorzystywało. Dobrze to monitorować automatycznie. Okej. Generalnie albo instytucje, które mają tego typu problemy, albo mogą próbować zrobić to samodzielnie, albo mogą szukać pomocy gdzieś na zewnątrz. No i tutaj to jest generalnie rzecz bardzo jakby delikatna. To znaczy jest wiele firm, które świadczą usługę archiwizacji danych. Natomiast trzeba bardzo uważnie zwracać uwagę na to, właściwie z kim się jakąś taką umowę na archiwizację danych podpisuje. Ja kiedyś przygotowywałem właśnie taką powiedzmy zestawienie ofert, jakie są dostępne na rynku, jeżeli chodzi o archiwizację danych.
I nie ograniczają się tylko do jakichś dużych korporacji, ale tak ogólnie do tego, co jest na rynku dostępne. Więc bardzo ciekawe historie można znaleźć na forach internetowych o firmach, które były świetne, dopóki tylko się dane archiwizowało, natomiast właściwie znikały, jak trzeba było te dane odzyskać za chwilę. To ono niestety prawdziwe, znaczy no, do tyle, na ile mogę mierzyć jakimś tam forum internetowym. Więc generalnie warto na przykład mieć na uwadze to, że dane do archiwum zazwyczaj wprowadzamy długoterminowo, natomiast jeżeli mamy katastrofę i musimy te dane odzyskać, to właściwie potrzebujemy ich wszystkich naraz. Jeżeli jest to firma, która działa w oparciu o jakieś wolniejsze łącze, no to przy dostarczaniu danych nie będzie problemu być może, tak, bo te dane jakoś tam wrzucamy. Ale jeżeli przyjdziemy i powiemy, dobra, to teraz potrzebuję całe moje archiwum, to ktoś powie, ok, to przez rok było wrzucane, to teraz przez rok będzie wyciągane i już za rok tak wszystko pani będzie miał. Mówimy o iluś problemach, warto spróbować się zorientować, czy ta firma w ogóle ma świadomość, że takie problemy występują, czy tylko mówi tak, my tu wszystko ogarniemy, tak? Można próbować zadać jakieś pytania, jak Państwo rozwiązujecie problem migracji nośników, tak? czy coś takiego. Maksymalna oferowana pojemność archiwum, to też zależy, jakie jakby ambicje ktoś ma, jeżeli chodzi o rozmiar własnego archiwum, ale warto mieć świadomość, że no jeżeli firma mówi, ok, no my maksymalnie 20 gigabajtów oferujemy, a potem to już nie, bo nam się to nie opłaca, to nie ma co się we współpracy z taką firmą ładować. No stabilność firmy i pozycja na rynku, wiadomo, że nawet jeżeli to jest trochę droższe, to warto nawiązać współpracę ze znaną firmą, a niekoniecznie z firmą, która jest bardzo tania, ale właśnie nikt jej nie zna. I kwestie związane z prawami autorskimi. Tutaj ja może przeczytam, nie wiem, na ile Państwo widzicie, fragment regulaminu firmy Google, bezpłatnych usług. Tak? Jeżeli Państwo korzystacie z dysku Google jako waszego archiwum, to ja teraz przeczytam. Użytkownik zgadza się z tym, że Google nie ponosi żadnej odpowiedzialności za usunięcie lub nieprzechowywanie jakichkolwiek treści innej zawartej, utrzymywanej lub przesyłanej przez usługi Google. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że firma Google nie ustawiła górnego limitu liczby transmisji przesyłania lub odbioru danych, ani miejsca wykorzystywanego do przechowywania danych, ale zachowuje prawo do ustawienia limitów w dowolnym czasie za powiadomieniem lub bez i według własnego uznania. Czyli generalnie nie macie Państwo nic, tak? Oczywiście Google, no przecież nic takiego nie zrobią, ale jak kiedyś zrobią, to lepiej mieć archiwum gdzie indziej, tak? Nawet jeżeli to dotyczy tylko mojego prywatnego archiwum zdjęć, to warto po prostu mieć świadomość, że no, są regulaminy, tak? I trzeba je przeczytać. Nie chciałbym w tej chwili wchodzić w szczegóły, ale jest coś takiego, co jest właśnie realizowane w ramach sieci Pionier, jak Platforma Obsługi Nauki Platon. Jedną z usług w tym Platonie jest tak zwana usługa powszechnej archiwizacji. Jest to właśnie takie rozproszone, długoterminowe archiwum, gdzie mamy 5 dużych archiwów, gdzie są systemy taśmowe i dyskowe i 5 kolejnych, gdzie są systemy dyskowe. Pod tym adresem można wejść, poczytać więcej o tej usłudze. Mówię o tym dlatego, że jest to usługa bezpłatna dla środowiska akademickiego. Także jeżeli Państwo macie jakieś dane do zarchiwizowania, jesteście, szczerze mówiąc nie wiem, czy studentem również, na pewno pracownikiem naukowym, można iść, poprosić o konto w takiej usłudze i po prostu uzyskuje się dostęp do powierzchni dyskowej w profesjonalnym archiwum. I wiem, że koledzy również, chociaż nie wiem, czy już trzeba by szczegóły z nimi dogadać, natomiast na pewno technicznie jest możliwość taka, że oni konfigurują właśnie system archiwizacji danych tak, żeby na przykład była kopia danych właśnie w Poznaniu i w Gdańsku, tak, albo w Warszawie i we Wrocławiu. I to jakby jest no, fizycznie realizowane. Inny problem. Do tej pory mówiłem o udostępnianiu zbiorów, które posiadają instytucje kultury. Zabezpieczaniu zbiorów, które posiadają instytucje kultury. Mieliśmy w tym roku i trochę też w zeszłym roku możliwość uczestniczenia w takich publicznych zbiórkach, być może Państwo słyszeliście, Europeana 1989. Generalnie były to zbiórki, no, tak zwane zbiórki, bardziej akcje digitalizacyjne. Organizowaliśmy takie spotkania, gdzie można było przyjść, przynieść swoje jakieś pamiątki związane z przemianą ustrojową w Polsce. One były digitalizowane i udostępniane online. Pierwotnie taki projekt dotyczył I wojny światowej, natomiast potem Fundacja Europeana właśnie zrealizowała też projekt dotyczący lat 80. Ten projekt był realizowany w Polsce, krajach nadbałtyckich, w Czechach i na Węgrzech, w Niemczech.
Materiały są dostępne pod adresem europeana1989.eu. No i był to właśnie dość dla nas, tak? To było dość ciekawe doświadczenie, jeżeli chodzi o próbę pozyskania materiałów od osób prywatnych. Zachęcaliśmy ludzi, żeby przynosili takie materiały, my je digitalizowaliśmy. Przy pomocy tych ludzi materiały były również opisywane. Pytaliśmy się, co to jest, czy z tym się wiąże jakaś historia i tak dalej. No i te materiały były profesjonalnie archiwizowane, przygotowywane do udostępnienia online i udostępniane online. W tej chwili może nie będę wchodził w szczegóły. Generalnie, może tak, jak były materiały gromadzone, one były wprowadzane do repozytorium, które uruchomiliśmy. Z tego repozytorium, gdzie były pełne metadane i pełny obiekt cyfrowy, czyli na przykład komplet zdjęć, dane były kopiowane do już takiej mniejszej jakości dane. To jest też dostępne publicznie, natomiast takie bardziej podglądowe dane były kopiowane do tego portalu Europeana 1989 i były też wprowadzane do Europeany. I dodatkowo też byli wikipedyści, którzy no, patrzyli, jakie materiały ludzie przynoszą i starali się je na bieżąco wykorzystywać od razu w hasłach Wikipedii. Tak wygląda strona główna tego centralnego repozytorium. Tutaj na przykład musztardówka, którą ktoś przyniósł jako taki obiekt. Ja przeczytam może historię bardzo krótką. W moim domu często piliśmy nawet herbatę z musztardówki. Świetnie nadawała się także do picia wódki. Mieści się w niej idealnie 50 ml do dolnego gwintu. Tę konkretną musztardówkę dostałem od teściowej. Tak? Więc wiem, że jest to bardzo cenna musztardówka. No i ja na przykład jeszcze wiedziałem, że były musztardówki, ale już faktu o 50 ml do gwinta na przykład nie wiedziałem. Organizowała to jakby ogólnie Fundacja Europeana, czyli ludzie w dużej mierze z Holandii. No i też było śmiesznie, jak właśnie tam patrzyli, co przyszło, jakie obiekty i o, to 50 ml to musiała być niezła okazja do świętowania. A Węgier, który mówi, no jak, no nie, to były czasy kryzysu, dlatego tylko 50 ml. Także jest to jakiś tam element dziedzictwa kulturowego, no dość ulotnego, które warto by zachować. Były też na przykład sukienki, ktoś przyjechał polonezem, który został sfotografowany dość dokładnie. Każdy obiekt, poza tym, że był digitalizowany i opisywany, był też kojarzony z jakąś lokalizacją geograficzną, na tyle szczegółowo, na ile się dało. Czasem po prostu, tak, to jest musztardówka z Poznania, czasem powiedzmy, że był to kask związany gdzieś tam z wydarzeniami w fabryce Cegielskiego, no to gdzieś przynajmniej bramę tej fabryki staraliśmy się przypisać. Opis, jeżeli komuś powiedzmy się chciało, z tych opisujących mógł być też wprowadzany w wielu językach. Tutaj ta sama sukienka na stronach Europeany, czy właśnie ten portal Europeana 1989, możliwość przyglądania obiektów na mapie i ta sama sukienka w portalu Europeana 89. No tak mówiłem, było to dla nas dość ciekawe doświadczenie. Mieliśmy duży problem, żeby zakomunikować koncepcję wydarzenia. My mówiliśmy o tym jakoś tak odruchowo zbiórki, ale to nie były żadne zbiórki, my niczego nie zabieraliśmy. Tak? Natomiast no, akcja digitalizacyjna jeszcze w 15-sekundowej reklamie radiowej to coś, co ciężko przechodzi. Także z tym był problem. Temat był niestety dużo trudniejszy niż temat pierwszej wojny, bo ludzie stwierdzali, no ale no, jakie pamiątki z lat 80. to nie ma żadnych pamiątek, to jakieś śmieci, które mogę wyrzucić co najwyżej. Albo były osoby, które mówiły na przykład, że to jest dla niej jeszcze zbyt świeża historia i one nie chcą. Tak? Jednym z miejsc zbiórki był Gdańsk i tam się z kolei okazało, że temat jest zbyt wyeksploatowany, bo tam ciągle ktoś jakieś zbiórki solidarnościowe prowadzi i po prostu mało kto naprawdę przyszedł. No i wyzwaniem był temat własności intelektualnej, też ochrony danych osobowych, ochrony wizerunku. Mieliśmy tutaj przeróżne historie. Z jednej strony musieliśmy wytłumaczyć ludziom, że to, że oni mają jakieś zdjęcie fizycznie, to nie znaczy, że oni są właścicielami praw autorskich do tego zdjęcia. I to czasem za trzecim pytaniem, czy pan faktycznie jest właścicielem praw do tego zdjęcia, wychodziło dopiero zrozumienie, że no nie, ja w sumie mam tylko to zdjęcie, ale to robił jakiś fotograf, ja nie wiem, kto to jest i tak dalej. Ludzie przynosili różne dokumenty, ktoś na przykład przyniósł, no powiedzmy, że coś w rodzaju donosu na niego. I w tym donosie były szczegóły dane osoby, która donosiła. No i też stwierdziliśmy, że okej, okay, my to możemy zdigitalizować, oddamy pani pendrive'a z tym materiałem, ale no wolelibyśmy tego w tej chwili nie udostępniać. Tak? Były paszporty na przykład, no, które też były jakąś tam ciekawostką z jakimiś wizami, tego typu rzeczami, no to tam po prostu na czarno jakby zamalowywaliśmy dane osobowe.
Bardzo ważna też była rola Wikipedii w promocji wyników. Jeżeli spojrzy teraz na to, skąd przychodzi ruch do tego repozytorium, to przede wszystkim jest to Wikipedia. No i bardzo fajne może podsumowanie tego. Dostaliśmy w pewnym momencie maila jako administrator tego repozytorium od pani, która pracuje w Oxford University Press w Stanach Zjednoczonych. No i właśnie Tema Kaplan przygotowywała książkę Democracy and World History. No i pani, która przeglądała czy przygotowywała fotografię do tej książki, znalazła właśnie materiał, który nam się udało zdigitalizować w czasie tych zbiórek. Skontaktowała się, koniec końców ten materiał, z tego co wiem, po prostu trafił do książki. Natomiast my ją już po prostu skontaktowaliśmy bezpośrednio z panem, który przyniósł nam te zdjęcia, i oni tam sobie dalej jakoś to załatwiali.